To już 2 lata, odkąd Oksir funkcjonuje w nowym miejscu. Nowym domem dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji stało się Cieplewo. Jak podkreśla dyrektor ośrodka Grzegorz Cwaliński, to nie tylko dyrekcja ani pracownicy tworzą to miejsce. Dużą jego częścią są mieszkańcy. Ośrodek Kultury w Cieplewie, mamy to szczęście, jesteśmy od 2 lat w nowym budynku, za co wszystkim serdecznie dziękujemy. I Ośrodek Kultury nie tworzy dyrektor i pracownicy, ale mieszkańcy naszej gminy, gminy wiejskiej Próżdańskiej, którzy w naszym ośrodku realizują swoje pasje i marzenia, za co my im serdecznie dziękujemy. Ostatnia rewia była już 3. Udział w niej wzięli mieszkańcy gminy Pruszcz Gdański, powołując do życia takie przeboje jak Rodzina Adamsów, Piotruś Pan czy Taniec Wampirów. Pierwsza odbyła się na otwarcie tego obiektu, druga na nasze pierwsze urodziny i teraz 3. na 2. urodziny, bo 2 lata Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji gminy Pruszcz Gdański, siedzibą w Cieplewie, jest właśnie w tej miejscowości. Bardzo się cieszę, że właściwie w okresie tych 2 lat funkcjonowania naszego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji znalazł on już swoje miejsce wśród mieszkańców. Uznanie, myślę, że bardzo wysokie, ale chyba też jest niezwykle takim ważnym punktem na mapie kulturalnej naszego powiatu gdańskiego. Ośrodek obsługuje całą gminę, jest dla mieszkańców całej gminy, prowadzi bardzo szeroką ofertę dla mieszkańców, dla młodzieży, dla dzieci. Dyrekcja ma wiele bardzo, bardzo ciekawych pomysłów. Są takie efekty, jak dzisiaj mogliśmy obejrzeć. Piękna inscenizacja. Zresztą tutaj nie tylko od święta, ale i na co dzień jest wiele ciekawych imprez. Ośrodek jest znany nie tylko na terenie gminy, ale również poza nią. Także ośrodek i gmina jest promowana, jest znana szeroko i w całej okolicy, i na terenie, można powiedzieć, całego województwa. Pierwsze wyróżnienie jest dla Zespołu Szkół w Straszynie, czyli dla najlepiej zorganizowanej grupy na spektaklach Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie. Po odebraniu statuetki zapraszam na scenę panią dyrektor Lubicę Ząbkiewicz i jeżeli jest nauczyciel tejże szkoły, to również proszę pana Andrzeja Paska. Drodzy Państwo, najlepiej zorganizowane dowozy, gdy już pan Andrzej powie, ile przyjeżdża, tyle jest zawsze. Dziękuję serdecznie, pani dyrektor. Kolejne wyróżnienie w uznaniu za najlepszą frekwencję na spektaklach w Ośrodku Kultury pragniemy wręczyć statuetkę. I to już chyba nie będzie nic dziwnego, bo mają do nas najbliżej, a jest to przedszkole Słoneczna Kraina z Łękowa. Zapraszam panią dyrektor Joannę Gwizdałę. Gmina Pszczółki i gminne przedszkole, które jest od początku z nami. Pani dyrektor, bardzo się dziękujemy. Dyrektor jak zwykle skromny bardzo. Mówił tutaj o Państwa działalności, ale chciałam powiedzieć, że pan dyrektor tutaj prowadzi to wszystko i to dzięki niemu. Jesteście naszymi przyjaciółmi i w imieniu naszych dzieci chciałabym bardzo serdecznie również podziękować. Proszę, tutaj są prace z waszych spektakli, także na ręce pana dyrektora dziękuję wszystkim i gratuluję. Statuetka to już druga. Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Cieplewie to miejsce, w którym człowiek staje się narzędziem sztuki. Prowokuje, 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 prowokuje! Polecamy również zobaczyć film i fotografia w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, a także Dwoje Magicznych Oczu. Szukaj nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.